No, dzień dobry kochani, hejka na moim kanale. Zapraszam moje drogie robaczki na drugą część czytania tygodnióweczka na czas od 20 do 26 listopada 2023 roku. Czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi drodzy, dziękuję Wam za dotychczasowe lajki, za subskrypcje i za komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Osoby, które są na kanale dzisiaj po raz pierwszy, Was zapraszam do zalogowania się w YouTube, do włączenia subskrypcji i do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, tak więc nic nie umknie Waszej uwadze. Moi drodzy, zaczynamy czytanko, drugą część od byczków, bo zakończyliśmy na barankach w pierwszej części, a teraz lecimy od byczka do wagi. I zaczynamy, nie przedłużając, zaczynamy. Byki, byczuli się, byczulinki, byczki, byki, byczulinki. Aha, mamy to. Giermek buław. Mamy giermka buław. Pięknie. A w tle mamy asa buław. Mamy giermka kielichów. I pustelnika. Dobra. No. Moi drodzy, w najbliższym tygodniu ktoś z byków ukierunkowuje swoje działanie i to jest takie właściwe ukierunkowanie działania. I to jest w dwóch kartach. W giermku buław, w asie buław, przy czym giermek buław tak jeszcze nie do końca wie, w którym kierunku tą swoją pasję skierować. Ten swój ogień, ten swój płomień, tą dynamiczność, tą pasję. Natomiast w asie buław już jest wiadomo gdzie, ale trzeba to ukierunkować. Czy tu, trzeba wybrać. Tu jest szansa. Jest szansa, moi drodzy, tu jest nowe uczucie, tu jest nowy związek, tu jest nowa miłość, tak? Tak, to jest tutaj możliwe. Może być, moi drodzy, bardzo płomiennie. To może być też płomienny romans. Może być płomienny romans. Mamy nie tylko nowe uczucie, ale mamy nowy związek i dla kogoś to są też oświadczyny. Jest tutaj paść kielichów. Jest tutaj przekształcenie jakiegoś romansu w związek, w jakiejś relacji takiej niestabilnej albo relacji nie do końca formalnej, w przekształcenie w taką relację formalną, w taki związek już wiecie, taki normalny, taki status, nic nie ukrywamy, nie ukrywamy siebie, nie ukrywamy naszych uczuć, nie ukrywamy naszych emocji, możemy je wyrażać, wiecie, przy bliskich i nie tylko przy bliskich, przy znajomych. I tutaj jest też poznanie siebie, poznanie prawdy o tej relacji, o tym związku, o tej znajomości, poznanie prawdy o sobie samym też, lub w ogóle pójście w kierunku znalezienia pewnej prawdy. Tak, i ta prawda może się w pustelniku Wam pokazać. Ta właściwa droga, bo to jest też taki wybór właściwej drogi. W odosobnieniu, w wyalienowaniu. Taka introspekcja troszeczkę co do tej sytuacji. Więc pięknie wybuch, no raczej uczucia. Mamy tutaj działanie, więc tu już działamy, tu jest aktywność, tu się rzeczy dzieją, tu jest początek działania, tu jest impuls, początek aktywności. Początek właśnie związku, początek uczucia. No uczucia mogą być takie właśnie ogniste, wybuchowe. No może być tutaj dużo już okazywania sobie ciepła, okazywania sobie bliskości, okazywania tej miłości. I paść buław, no moi drodzy, jest taką energią też, która doświadcza, która zaczyna, więc to może być owszem osoba jakaś młoda, młodsza, może to być po prostu osoba, która będzie miała jakiś swój nowy początek i będzie doświadczała czegoś, zechce doświadczyć czegoś innego niż dotychczas, więc to jest też istotne.
z dużą pasją, z dużą namiętnością. Tutaj w ogóle będzie dużo pasji, dużo namiętności, miłości, okazywania uczuć, okazywania emocji. Mamy tutaj dwóch paziów, więc jest też taka możliwość, że jakieś sprawy mogą dotyczyć Waszych dzieci, Waszego dziecka. Jak najbardziej mogą. To może być na przykład pierwsze uczucie, to może być w ogóle, to mogą być zaręczyny Waszego dziecka. I to jest bardzo mocno tutaj pokazane, że mogłoby to być pierwsze uczucie Waszego dziecka, pierwsza osoba, tak, w życiu, taki pierwszy poważny związek. No albo chodzi o sam fakt, że po prostu Wasze dziecko się po raz pierwszy zakochało, tak? To też jest bardzo możliwe, że tak jest. No, bardzo możliwe. No, jakieś piękne, młode, niewinne uczucie. Bardzo ładnie. Dziękuję. Dziękuję byczulisiom. Dziękuję byczuliniom. I zapraszam. A! Jeszcze byczki. To może być też czyjeś nowe przedsięwzięcie zawodowe. Nowe przedsięwzięcie finansowe. Nowe działanie. Nowy pomysł na działanie. W tym Asie Buław, też z paziem Buław. To może być taka pasja i może faktycznie albo Wasza pasja, albo pasja Waszego dziecka, a w kierunku której ktoś będzie chciał iść, będzie chciał ukierunkować się na tą pasję, na to działanie, na robienie tego, co kocha, co komuś się podoba, co ktoś lubi po prostu. I to może pójść, i to może być takie rozważenie tego i kierowanie się w tym, ukierunkowywanie jako w taką energię po prostu zawodową, biznesową, tak, że to nie będzie tylko tak, o, że ja to lubię robić, ale to będzie też tak, że po prostu zechcecie, że ktoś z Was zechce, albo Wasze dziecko, albo Wy, że zechcecie po prostu faktycznie wziąć się za to finansowo, czyli tak podejść do tego materialnie, żeby na tym po prostu zacząć zarabiać, nie? Na tej pasji, na tym, co się lubi. No tutaj ktoś znajduje tą pasję. To już dziękuję byczuliniom, dziękuję byczkom i zapraszam bliźnięta. Dziękuję byczkom i zapraszam bliźnięta. Co dla bliźniąt na nadchodzący tydzień od 20 do 26 listopada mamy, już nam wypadła karta. A wypadła nam sprawiedliwość. Wypadła nam sprawiedliwość. W Waszym życiu w nadchodzącym tygodniu może być ważna waga, osoba spod znaku wagi, ale nie musi. Moi drodzy, ojej, dobra, prawie cała talia została złapana w porę. W tle mamy króla kielichów, w tle mamy pustelnika. Coś ten pustelnik dzisiaj się pokazuje. Czyli dużo osób będzie robiło przemyślenia, będzie wybierało swoją drogę albo poznawało prawdę co do obranej drogi, może ukierunkowywało, zmieniało kierunek. Więc tak, król kielichów, pustelnik i giermek kielichów. Król kielichów, pustelnik i giermek kielichów. I sprawiedliwość w tle. Moi drodzy, znaczy nie, sprawiedliwość jest jako karta, która Wam tutaj jest przewodnią kartą na ten nadchodzący tydzień, a w tle jest król kielichów z pustelnikiem i z paziem kielichów. Moi drodzy, ewidentnie czytanie dotyczy uczuć. W tle jest, w ogóle w tle, jeżeli chodzi o osoby, mamy tutaj trzy osoby. Mamy tutaj wagę, bo to karta sprawiedliwości. Mamy tutaj skorpiona, to jest król kielichów i pustelnik, to jest panna. Ale nie musi być. W każdym razie chodzi tutaj o emocje, o uczucia, o związki i relacje. Moi drodzy, jest tutaj odwzajemnienie uczuć, jest tu wyznanie uczuć, wyznanie miłości, odwzajemnienie. I mogą być zaręczyny, może być planowanie zaręczyn. Pomimo, że sytuacja jest troszkę tego typu, że tu jest tak, pojawienie się króla kielichów u kogoś w życiu, osoby, która jest zrównoważona emocjonalnie, zrównoważona, dojrzała emocjonalnie, posiada inteligencję emocjonalną, dużą intuicję, osoba odpowiedzialna, lojalna, wierna, szczera, wytrwała, osoba, która właśnie potrafi równoważyć te emocje, osoba też bardzo szczodra, osoba kocha, która i potrafi mówić o tych uczuciach i potrafi wyrazić te uczucia. Tu jest właśnie to odwzajemnienie uczuć, tu jest wypowiedzenie
tego, że ktoś kocha, wyznanie tej miłości w Królu Kielichów, podarowanie komuś takiego kielicha wypełnionego dojrzałymi uczuciami, osoba już taka doświadczona. No i tutaj będzie uczuciowość. Król Kielichów informuje też, że w nadchodzącym tygodniu, nadchodzący tydzień będzie dosyć ważny pod względem emocjonalnym, tak jakby sprawy uczuciowe będą najważniejsze w nadchodzącym tygodniu dla Was. Będziecie chcieli poznać jakąś prawdę, iść w kierunku znalezienia prawdy, poznać prawdę o sobie, o tej osobie, o relacji z tym Królem Kielichów. No jest to jakby też takie samodążenie do oświecenia i tu Was trochę oświeci. Pojawia się Król Kielichów, pojawia się oświecenie, Wy już wiecie, znacie prawdę, idziecie za prawdą i tutaj część z Was zaręcza się, oświadcza się, przekształca romans w związek, przekształca relacje w związek, proponuje zaręczyny, oświadczyny, proponuje uczucie. To jest też nowy związek, nowe uczucie, nowa miłość jak najbardziej. Natomiast jest tutaj energia ogólnie na nadchodzący tydzień sprawiedliwości, czyli rozliczenia. To może być rozliczenie z obecną osobą, rozliczenie albo Wy będziecie kogoś rozliczać, albo ktoś zechce rozliczyć Was, moi drodzy, ale przede wszystkim tu chodzi o uczciwość. Tu chodzi o to, żeby być uczciwym wobec siebie, wobec innych. Tu chodzi o wartości też takie moralne. Tu chodzi o to, jakimi wartościami w życiu się kierujecie. I o to też sprawiedliwość mówi, żeby kierować się uczciwością przede wszystkim. Nastąpi albo rozliczenie przez los Was, albo to Wy będziecie kogoś rozliczać, albo no właśnie, albo ktoś rozliczy Was. W każdym razie sprawiedliwość mówi też o tym, że tu będzie powrót do jakiejś zaległej sprawy, zaległej kwestii, może zaległej, no właśnie, w której będzie trzeba zrobić porządki w tym aspekcie. To mogą być sprawy prawne, sprawy właśnie rozliczeń, sprawy prawne, sprawy społeczne. Tu chodzi o uporządkowanie spraw, uporządkowanie swojego życia w tym aspekcie i w sensie prawnym, i w sensie społecznym, no i w sensie rozliczeń. No możliwe jest też rozliczenie, może jakaś rozprawa sądowa dotycząca jakichś alimentów, podziału majątku, czy innych sytuacji, w których ktoś będzie chciał się, kochani, rozliczyć. Być może będzie ktoś chciał się rozliczyć właśnie z tym skorpionem, albo skorpion z kimś będzie się, z Wami będzie się rozliczał. Aczkolwiek no to rozliczenie jakby, jeżeli miałoby być takie rozliczenie, to bardziej wskazywałoby na to, że ktoś tutaj idzie za głosem tej prawdy, idzie za głosem tego oświecenia, idzie za głosem uczuć, wyraża uczucia, wyznaje miłość, odwzajemnia uczucie, odwzajemnia miłość i no tu się zadziewa, zawiązuje się tutaj związek, relacja, formalizowanie, przekształcanie jakiejś takiej nieformalnej relacji, może trochę romansowej relacji w taką relację, gdzie już ktoś chce się oświadczyć. Dziękuję bliźniętom i zapraszam raczki, zapraszam raczulisie. Zapraszam raczulisie. Co dla raczków na tydzień od 20 do 26 grudnia. Okay. Już mamy. A raki mają cesarza. Cesarz. A raki mają wiedzę, władzę, wpływ, decyzyjność. A w tle mamy pustelnika, w tle mamy króla kielichów i w tle mamy czwórkę buław. Dobra. Tak, moi drodzy. Tutaj przychodzi swego rodzaju sytuacja, w której dążąc do poznania prawdy, obierając pewną drogę, być może trochę się będziecie chcieli wycofać z życia takiego towarzyskiego, publicznego, trochę bardziej w osamotnieniu, właśnie w samotności, w takim wyalienowaniu. Będziecie chcieli sobie odbyć taką drogę, czy to taką duchową, czy sentymentalną podróż,
aby poznać jakąś drogę, może być, aby poznać jakąś prawdę. Być może zechcecie nawet się gdzieś przespacerować, nie wiem, wybrać na jakiś spacer. Chodzi o poznanie prawdy i chodzi o oświecenie. Oświeci Was, poznacie prawdę. O kimś, o czymś, o jakiejś sytuacji, być może o Was samych. Odwzajemnicie uczucie lub wyznacie miłość, lub przyjmiecie czyjeś odwzajemnione uczucie, w ogóle czyjąś miłość, ewentualnie zrównoważycie takie uczucia. Będziecie chcieli bardziej zrównoważonego emocjonalnie związku, relacji, takiego opartego na wierności, na szczerości, na trwałości, na odpowiedzialności, na takiej uczuciowości. Będzie uczuciowość, będą wyrażane emocje, będzie ktoś mówił, jak kocha, lubi, szanuje, ale to będzie takie zrównoważone. To będzie zrównoważone, zbalansowane. No i tutaj jest planowanie wspólnego zamieszkania, planowanie, taki początek dobrobytu, początek takiej sielaneczki. I tu może być właśnie planowanie wspólnego bycia razem. Urządzanie domu, budowanie domu też może być, czy też wprowadzanie się do domu, jeżeli już urządziliście. To by mogła być przeprowadzka. Natomiast ten cesarz, który tutaj się pojawia, pokazuje, że Wy osiągacie taką troszkę pozycję, albo ta osoba jest ważna w Waszym życiu i pomaga Wam w nadchodzącym czasie, albo jesteście pod wpływem, pod decyzją tej osoby i ona ma ostatnie słowo, ona jest decydująca, osobą, która decyduje, ale w dużej mierze u kogoś w życiu ta osoba też pojawia się tutaj do uczuć, do relacji, bo to może być dokładnie ten cesarz, tak? Ta osoba, z którą zaczyna się, tu może być też między kimś duża różnica wieku, ale nie musi być, gdzie zaczyna się, kochani, tutaj jakiś początek, no ja bym powiedziała bardziej, że osobisty, uczuciowy, owszem, może to być też początek biznesowy, zawodowy, może być, natomiast ten cesarz mówi o stabilizacji, o trwałości. Stabilizuje się pewna relacja, utrwala się tutaj. Tu jest bezpieczeństwo materialne, bezpieczeństwo emocjonalne. Jest bardzo duże ugruntowanie, stabilność, pewność i trwałość. I tutaj to jest dla Was ważne. I dzięki tym fundamentom, które gdzieś tam były wcześniej już budowane, no cesarz mówi o tym, że teraz posiadam wszystko, czego potrzebuję. Po prostu już ktoś zdobywa wszystko. Odwzajemniając czyjeś uczucia, wyznając komuś miłość, po prostu ktoś czuje, że osiągnął już, teraz ma wszystko, czego potrzebował, tak? Więc tu może być też ważna, ważna być może Wasza decyzja w nadchodzącym tygodniu w jakiejś kwestii. Może to będzie właśnie decyzja o budowie domu, albo o już urządzaniu domu, o wprowadzaniu się do domu. I tu jakby będzie sporo, dużo Waszej dominacji albo dominacji osoby właśnie cesarza. To może być byk, panna, koziorożec. No mamy tutaj pannę w pustelniku, ale to może być właśnie albo wpływ takiej osoby, która będzie miała ostatnie zdanie, będzie tutaj mocno dominującą osobą. No albo to będzie ktoś właśnie ze starszego pokolenia, albo to jesteście Wy, którzy osiągacie taki status cesarza. Dziękuję moim kochanym raczkom, dziękuję raczulisiom i zapraszam lwy. Zapraszam lwy. Co dla lwów na nadchodzący tydzień, lwy? Lwy na tydzień od 20 do 26. Od 20 do 26. Lwy mają asa kielichów. Lwy mają asa kielichów. W tle mają rycerza monet, arcykapłankę oraz dziesiątkę mieczy. Okej. Moi drodzy, jest taka sytuacja, że tutaj jest jakiś bardzo wybuch nagły uczucia i teraz to może być początek nowego uczucia, początek nowego związku, początek nowej znajomości, bardzo takie wybuchowe uczucie, które bardzo będzie kogoś wszechogarniało, natomiast no właśnie, to może być takie nagłe zauroczenie, nagłe zakochanie. Może tu być też propozycja oświadczeń, może się ktoś oświadczyć, no ale co my tu mamy?
No mamy tutaj sytuację, w której nie tylko ten as kielichów oznacza uczucie miłości, wybuchu miłości, bo może w niektórych przypadkach oznaczać wybuch uczucia zazdrości na przykład. Zazdrości, lęku albo strachu, dlatego że mamy tutaj rycerza monet, mamy tutaj jakąś stabilną energię waszą albo waszej osoby. Osoba, która dąży do stabilizacji, dzielna, solidna, odważna, stała. Osoba, która małymi krokami stara się budować jakiś fundament waszej przyszłości, relacji. Czy to właśnie podchodzi dosyć materialnie, więc najpierw jest taka ugruntowana, ona buduje materię, dba o finanse i jakby buduje tą relację od strony takiej finansowej. Takie bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo właśnie materialne. Natomiast no jest taka osoba, która jest też właśnie odpowiedzialna, jest solidna. Jej słowo jest, wiecie, jest zawsze dotrzymane. No i to jest taka osoba, która informuje o działaniach, która będzie wkładała dużo zaangażowania, pracy nad związkiem, nad relacją, będzie się angażować, będzie działać, będzie inwestować w tą relację, w ten związek. Natomiast no, pokazuje tutaj rycerz monet, że to będzie wolniejsza trochę energia, to nie będzie szybko, nagle, tylko to będzie powoli, małymi krokami, ale osoba będzie informowała o tym, co robi, o swoich działaniach, o tym, gdzie jest, co robi i tak dalej. Po prostu nie będzie miała nic do ukrycia, tak? No właśnie, osoba tutaj nie będzie miała nic do ukrycia, ale pojawia nam się tutaj arcykapłanka, więc tu jest, zostanie odkryta pewna tajemnica, zostanie wypowiedziana pewna prawda. Znaczy, no, odkryty jakiś sekret, jakaś tajemnica, ewentualnie tutaj w tle może być zdrada. I teraz nie wiem, czy to wy, czy to będzie wasza zdrada, no, może być tu nagłe zakochanie, zauroczenie i tu ktoś kogoś faktycznie może zdradzić, poprzez jakąś tą nieostrożność zdradzić, tak? No i w tle będzie tutaj, tu niby taka stabilna osoba, a tutaj może być ta zdrada w tle, no i tutaj wbicie komuś tej dziesiątki mieczy, bo no dziesiątka mieczy mówi o końcu związku, może mówić o końcu relacji, o końcu związku, o końcu jakiegoś związku, gdzie wydarzyła się zdrada, sekret, tajemnica. I tu może być dla kogoś wybuch tego uczucia zazdrości na przykład, albo strachu, albo lęku. No nienawiść też, tutaj tu mogą być różne uczucia, może być miłość, przyjaźń, lęk, strach, zazdrość, właśnie może być nienawiść też. No może być takie uczucie, wiecie, tu może być miłość, a może być i nienawiść. I tutaj moglibyśmy się też dowiedzieć o jakiejś zdradzie, o jakiejś tajemnicy. No gdzieś, gdzie już wiecie, 10 mieczy to już gorzej być nie może, to już jest koniec cyklu, rozpoczyna się nowy cykl, więc tu się coś kończy i coś się zaczyna, więc u jednych kończy się. Może tak być, że tutaj ktoś zadał, była jakaś zdrada, była jakaś tajemnica, albo to, że była tajemnica, to ktoś kończy relację, związek i jest jakieś nagłe odejście osoby, osoba nagle decyduje się odejść, nagle decyduje się zakończyć relację lub związek, może to wy, bo ma wybuch miłości, wybuch nowego uczucia, jest po prostu zauroczona, zakochana, oczarowana kimś innym. Albo wy, albo wasza osoba. Dziękuję lwom, dziękuję lwiaczkom i zapraszam panny. Zapraszam panny. 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 Tarot od 20 do 26 listopada. Panny. Królowa buław. To nie ziemska energia, to ognista, to ogień. Dla was ogień. A w tle dwójeczka mieczy. Cesarzowa. I szóstka kielichów. Piękniutko. Piękniutko, bo mamy, kochani, wybór w tle. Mamy w tle wybór. I macie, kochani, może być wybór pomiędzy dobrobytem, obfitością, stabilizacją taką materialną, bezpieczeństwem materialnym i emocjonalnym, a między powrotem do przeszłości. Tak, może być taki wybór, no bo cesarzowa mówi, no tutaj albo, słuchaj, wybierasz, albo zostajesz tutaj, może być też ktoś chcieć ciąży, ktoś chce może macierzyństwa, ciąży, prokreacji, może jeden partner czy partnerka
chcieć ciąży, macierzyństwa, prokreacji, bycia po prostu matką, żoną, tak? Obfitości, dobrobytu, ktoś tutaj to oferuje, ktoś się na to godzi, ktoś to oferuje, ktoś tutaj ma taki spokój już naprawdę, ma wszystko, co jest potrzebne, nie trzeba nic więcej, bo to wszystko już osoba posiada. No a tutaj jest wybór pomiędzy tym, co już mamy, wszystko posiadamy i możemy mieć taką jedną energię, jedną osobę, a druga to jest powrót, a ja sobie wrócę do bratniej duszy. Chciałabym powrócić do bratniej duszy. I sobie wracam albo do poprzedniej miłości, albo wracam do przeszłości. Bo wtedy było fajnie, beztrosko, miłe wspomnienia, pamiętamy. No po prostu to jest odnowienie dawnych kontaktów. I to jest właśnie wybór pomiędzy albo tą obfitością i stabilizacją, albo pomiędzy powrotem do przeszłości, powrotem do miłości sprzed lat albo sprzed miesięcy. Tutaj być może powrót do domu rodzinnego, w rodzinne strony, no różnie to może wyglądać i odnowienie dawnych kontaktów z kimś. Tak, i to mamy w tle, wybór. Co prawda tutaj w tej dwójce mieczy to taki wybór w oparciu tylko o logikę, bo tu nie ma informacji o tym, tu nie ma wiedzy, tu nie ma dowodów, nie ma faktów, nie ma argumentów za i przeciw, jak podjąć decyzję. Tu jest takie podejmowanie decyzji po omacku, albo to, bo nie mam wystarczającej wiedzy. Ale za to być może mam romans. Tak, jestem tutaj królowa buław. To może być pasja, namiętność, pożądanie. Tu naprawdę jest bardzo ogniście i to może być romans. Możecie iść za romansem, możecie iść w stronę romansu, możecie mieć do wyboru romans, możecie mieć do wyboru możliwość taką osoby wejścia w romans. To może być też czyjaś szefowa i to może być też romans z szefową. No. A jeżeli nie jest to tylko romans, to może zacząć od romansu, a może stać się wyborem. Pytanie, czy królowa buław to jest osoba, to może być baran, lew lub strzelec, tak? Ale pytanie, bo to może być też osoba, jedna z tych osób, tak? To na przykład może być ta osoba z przeszłości i tu może być w tle ten wybór, nie wiem, kogo wybrać. Czy wybrać ten romans, czy na przykład tą nową osobę, czy tą przeszłość, tak? No, może być wybór pomiędzy romansem, a pomiędzy nową taką ognistą energią, ognistą osobą, osobą, która idzie za głosem serca. Ale wiecie, to też może być przesłanie jako ta karta przewodnia na ten nadchodzący tydzień, idzie za głosem serca. Bo królowa buław idzie za głosem, ona wie, że głos serca jest ważny i wy możecie iść za głosem serca w nadchodzącym tygodniu. Nie wiem, czy w pracy, czy w biznesie, czy w związkach i w relacjach, ale idziecie tam, gdzie serce was prowadzi po prostu. Dziękuję pannom i zapraszam wagi. Wagi, wagunie, wagusie. Zapraszam wagunie. Zapraszam wagi, wagusie, wagunie. O, mamy. Wagą wypadła królowa monet. Królowa monet. W tle siódemka mieczy, dziewiątka monet i arcykapłanka. Kochani, możecie mieć sytuację taką, w której siedem mieczy i arcykapłanka, no to jest zdrada. To jest zdrada, to jest sekret, kłamstwo, oszustwo, ale tu może być tak, że ktoś wam komuś, kogoś skradnie. Ktoś wam skradnie waszą osobę, serce waszej osoby, może ktoś skraść kogoś faktycznie. Siedem mieczy, obłuda, kłamstwo, manipulacja, zdrada, okrucieństwo. Tutaj jest osoba bardzo kłamliwa, bardzo zakłamana, postępująca bardzo nieuczciwie. Tu jest zdrada, tu jest podstęp, no w ogóle zdrada. To jest robienie rzeczy za plecami. Być może wynoszenie rzeczy za plecami, robienie rzeczy za plecami w inny sposób niż
Znaczy robienie czego innego wtedy, kiedy nikt nie widzi, na przykład, tak? 9 monet, to może ktoś kierować się do bycia singlem, do bycia samą, albo urzeczywistniać to, co chce, urzeczywistnić swoje szczęście po prostu. Iść za, ktoś idzie za głosem jakby swojego szczęścia, swojego doprowadzenia jakby siebie do takiej stabilności, do ugruntowania się, do stabilności, do trwałości takiej, do bezpieczeństwa materialnego, i żeby urzeczywistnić ten stan bezpieczeństwa materialnego, ale dla siebie samej, dla siebie samego. Dlaczego? Bo jest arcykapłanka. Być może prawda wychodzi na jaw, może ktoś wypowie tą prawdę, może ktoś powie, albo po prostu prawda wychodzi na jaw, bo jest sekret, jest tajemnica, jest być może zdrada, albo jest inna osoba. I tutaj jest królowa monet, która mówi o stabilizacji, o trwałości. No więc jeżeli to może być taka osoba, która na Waszej drodze w tym tygodniu się pojawi, królowa monet, byk, panna, koziorożec, to jest osoba taka bardzo praktyczna do relacji, do związku, tak może być. To może być osoba też w biznesie, osoba taka bardzo szczodra, systematyczna, osoba, która będzie, no jest taka po prostu poukładana, taka porządna, tak? Osoba, która ma, posiada i otacza się tym, co posiada. Albo Wy będziecie w tej energii, będziecie, po prostu zdacie sobie sprawę, że tak naprawdę Wy dla siebie macie wszystko to, co chcecie, co posiadacie. Jesteście taką królową monet. Albo taka osoba w Waszym życiu się pojawi. Może być ważna właśnie szefowa w nadchodzącym tygodniu z jakiegoś względu. No chyba, że może być też tak, że jeśli znacie taką osobę i nie jest to nigdy nowy, no to trzeba by trochę uważać, bo za sprawą tej osoby, tej kobiety, faktycznie mógłby tutaj ktoś, no coś, kochani, za plecami robić niefajnego. Niefajnego i kończy się to, no jakiś sekret, jakaś tajemnica wychodzi na jaw. Może to być sekret, tajemnica o tej osobie, może o Waszej szefowej, może o Waszym szefie, że tutaj no ktoś chciał robić coś za czyimiś plecami. Ale nie mieszałabym w to za bardzo energii. Słuchajcie, no chyba, że jest jeszcze taka sytuacja, w której w jakimś aspekcie zawodowym jest jakiś złodziej, którego trzeba, bo też trzeba uważać na kradzieże, na złodziei, to trzeba uważać faktycznie na to w nadchodzącym tygodniu, ale może być też jakiś diabeł, wróci diabeł. Może być jakiś złodziej, kradzież, złodziej na terenie pracy, na terenie firmy, na terenie Waszego biznesu, więc uważajcie, może to być jakiś pracownik, współpracownik, może wyjść na jaw, prawda, może zostać odkryte to, że ktoś ukrada firmę, może na finanse, nie wiem, czy robi jakieś różne dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o dokumenty czy o finanse. Czy to jest osoba, która pracuje w biurze, czy to jest osoba, która wynosi jakieś po prostu rzeczy, sprzęty, narzędzia. No może to być osoba, którą będzie trzeba przypilnować. Może coś właśnie wyjdzie na jaw w tym tygodniu, albo ktoś coś zauważa. Może wyjść na jaw to, że ktoś okrada kogoś, okrada firmę. Może okrada kogoś w domu też. Może coś wynosi z domu. No i tyle. Dziękuję, Wagusiom, i do następnego razu. Buziaki, pa, pa.